dużo podróżowałam samolotami i zawsze ten rodzaj podróży jest zupełnie inny. Polega to na tym, że skaczemy w przestrzeni i znajdujemy się w miejscach, co do których potrzebujemy czasu, żeby się zorientować. W związku z tym przypomina to trochę taką podróż w butach siedmiomilowych. Znacie tę bajkę o butach siedmiomilowych. Bohater ma możliwość poruszania się daleko i szybko, ale przez to nigdzie nie może trafić dokładnie. Nie może nigdy trafić w to miejsce, w które by chciał wejść i gdzie by się chciał rzeczywiście znaleźć. W związku z tym jest zagubiony. Podróżowanie po ziemi pozwala po pierwsze być świadomym tego, gdzie jestem, w jakim krajobrazie się przemieszczam, ale też pozwala mojemu ciału przyzwyczaić się do tego procesu podróży. I taki rodzaj podróży jest dużo bardziej naturalny i chyba dobry dla naszego zdrowia psychicznego. Bohaterowie mojej książki, bieguni, rzeczywiście podróżują bardzo dużo samolotami i lotnisko staje się takim miejscem, punktem niezwykle ważnym, takim hakiem, wokół którego kręci się cała opowieść. Zastanawiałam się, przystępując do pracy nad tą książką, jak najlepiej, najbardziej realistycznie opisać dzisiejszy fenomen podróży, czyli tych siedmiomilowych butów, tego skakania z miejsca na miejsce. Nie chciałam napisać nigdy wspomnień z podróży czy dziennika podróżnego. Wydawało mi się, że ten rodzaj prozy jest już bardzo wykorzystany, że jest go bardzo dużo. Chciałam w tej książce raczej przyjrzeć się temu fenomenowi współczesnego podróżowania, które jest czymś nowym zupełnie w historii człowieka i które niewątpliwie wpływa na psychikę podróżnego. Stąd to przywiązanie do lotnisk. Więc lotnisko jest swego rodzaju znakiem na naszych mapach podróżnych. Kiedy przybywamy do jakiegoś miejsca, to spodziewamy się, że to miejsce będzie zupełnie inne niż to, które opuściliśmy. I zdaje się, że na tym polega w ogóle cały sens podróży. Ale tutaj okazuje się, że lądujemy w miejscu, które jest bliźniaczo podobne do miejsca, z którego wyruszyliśmy. Ponieważ lotniska dzisiaj na świecie, bez względu na to, czy to jest Kuala Lumpur, czy to jest Nowy Jork, czy to jest Amsterdam, one wyglądają dokładnie tak samo. W związku z tym jakby ludzki umysł próbuje naznaczyć jakimś znakiem rozróżnialności te lotniska. I w książce pojawia się coś, co może być traktowane jako żart. Nasza potrzeba czytania lotnisk jako symbole. Jest tam taki fragment, kiedy bohaterka ogląda mapy, rzuty lotnisk i widzi, że one przybierają swego rodzaju kształty, które przypominają jej chiński alfabet albo jakieś tajemnicze w ogóle symbole. I zupełnie absurdalnie, surrealistycznie próbuje się nawigować właśnie tymi kształtami lotnisk. Oczywiście to jest żart i to jest też zaproszenie do pomyślenia o tym, czym są te nasze przystanki w drodze, te miejsca startu i miejsca lądowania. Zawsze, kiedy przystępuję do pisania powieści, bardzo długo zastanawiam się nad strukturą tego, jak mam opowiedzieć swoje historie. I w tym przypadku założyłam sobie od razu na początku, że chciałabym tak opowiedzieć historie o podróży, żeby one w swojej strukturze, w swojej budowie przypominały też proces podróżowania. Proces podróżowania, tak jak powiedzieliśmy już, jest skakaniem z miejsca na miejsce, jest powracaniem do tych samych miejsc, przypominaniem sobie tego, gdzie się było. Czyli na pewno nie jest to nic, co się ciągnie linearnie, podróże w naszym życiu. Więc pomyślałam sobie, że najbardziej realistyczny sposób opowiadania o podróży będzie oddanie tej hektyczności, tej chaotyczności w strukturze powieści. I wtedy właśnie przyszło mi do głowy, że to może być tak, jak w tym, co nazwałam powieścią konstelacyjną, czyli pierwszy obraz, który mi przychodzi, żeby wyjaśnić, na czym to polega, dotyczy tego, jak patrzymy w niebo nocne. Tego, jak podnosimy głowę do gwiazd i widzimy właściwie chaotycznie porozrzucane jasne punkty, które są gwiazdami i planetami. Ale jednak nasz umysł postrzega ten chaos na niebie jako pewne formy, jako pewne struktury, jako pewien porządek.
ich tam nie ma w żaden obiektywny sposób na niebie. Te struktury, ten porządek jest w naszej głowie i my projektujemy ten porządek na niebo. Pomyślałam sobie, że napiszę taką książkę, która by przypominała nieco ten proces, czyli jakby dam czytelnikowi sporo materiału, sporo narracji, sporo opowieści porozrzucanych i połączonych ze sobą i dam czytelnikowi możliwość łączenia tego w swój własny sposób. Oczywiście te wszystkie opowieści mają wewnętrzne jakby śrubki, haczyki, one się łączą ze sobą, odnoszą do siebie, ale opowiadam w sposób, który jest jakby najbardziej wolny i myślę, że inspirujący dla czytelnika. Tak, ja myślę, że bardzo dużo zawdzięczam studiom psychologicznym i pracy psychologa klinicznego, zarówno w kwestii technicznych spraw, jak i jakby całej filozofii opowieści. Te techniczne sprawy polegają na tym, że pamiętam, mieliśmy takie seminarium, na którym uczyliśmy się słuchać. Jak aktywnie i głęboko słuchać drugiej osoby, jak zwracać uwagi nie tylko na komunikat werbalny, ale także na body language, na kontekst wypowiedzi pacjenta czy klienta. Przekonałam się też, że właściwie świat jest pełen nienapisanych powieści, bo uświadomiłam sobie, że każdy człowiek jest powieścią do napisania. Że właściwie gdyby mieć tylko narzędzie dotarcia tam głęboko, to wtedy można by było wysnuć nieprawdopodobną historię z jego życia. I ta zmiana punktów widzenia i znajdowanie najlepszego punktu widzenia jest najbardziej twórcza w pisaniu. I czasami wydaje mi się, że o to właśnie chodzi w ogóle w literaturze. Żeby znaleźć takie punkty widzenia, takie inne, niezwykłe perspektywy, które trochę wytrącają nas z takiego zwykłego, codziennego pojmowania spraw. Że literatura jest od tego, żeby nas troszkę jakby przesunąć i pozwolić nam spojrzeć z innej strony na to, co wszyscy doświadczamy i co zgodnie uważamy za rzeczywistość. Każda moja książka, zwłaszcza z tych późniejszych, wymaga ogromną ilość researchu, poszukiwań, znajdowania informacji i przyznam szczerze, że to jest najciekawsza część pisania książki. Bo potem to już jest praca, ciężka praca, kiedy trzeba przenieść to na papier. Natomiast to poszukiwanie zwykle trwa to kilka lat, więc to jest zawsze w moim życiu jakaś kilkuletnia przygoda, jakaś wyprawa po coś. I w przypadku biegunów rzeczywiście zrobiłam dosyć dużo pracy. Pojechałam specjalnie do Holandii w tym celu i przez pół roku byłam kompletnie zafascynowana i wręcz miałam obsesję historii anatomii. Pomogli mi tam ludzie, bo jak wiadomo, Holandia jest właściwie miejscem, gdzie anatomia się urodziła, taka współczesna, nowożytna anatomia. Także mogłam sprawdzić te wszystkie ścieżki, o których piszę w książce, w muzeach, w literaturze, w szpitalach, gdzie jeszcze są takie wystawy, które niechętnie są pokazywane ludziom, które są gdzieś tam dla personelu medycznego. Więc jeszcze większy research zrobiłam do ostatniej mojej książki, czyli do ksiąg Jakubowych. To już była praca, którą bym porównywała ze zbieraniem materiału do jakiejś ogromnej pracy naukowej. Musiałam się przenieść do XVIII wieku, przeczytałam mnóstwo dokumentów, ale także podróżowałam. Podróżowaliśmy z mężem do tych miejsc, które były opisane w książce, ponieważ wydawało mi się, że opisywanie z wyobraźni albo z tego, co znajdę w Wikipedii, jest w jakiś sposób nieuczciwe, ale też do pisania, do stworzenia jakby sceny wydarzeń. Pisarzowi są potrzebne takie detale, których się nie znajdzie w internecie. To jest, nie wiem, zapach powietrza, skąd wieje wiatr, jak wygląda brzeg rzeki, czy woda jest przejrzysta, czy jest żółta od gliny. Takie drobne rzeczy, które zazwyczaj nie zwracamy uwagi na to. A w książce one są niezwykle potrzebne, ponieważ budują przekonujący klimat i oddają właściwie to, jak ten świat ma wyglądać, ten świat przedstawiony, stworzony w książce. Więc właściwie mogę powiedzieć, że każda książka to jest ogromna przygoda od mojej strony, jako że wyruszam w jakąś podróż i w tej podróży pozostaję przez dobrych kilka lat. Właśnie dzięki temu, że muszę zrobić research. W tej książce Bieguni
moim wkładem też, oprócz tego, że napisałam tekst, jest to, że udało mi się znaleźć do ilustracji tych wszystkich opowieści mapy. Ale są to bardzo szczególne mapy, ponieważ nie przypominają właściwie tych map, do których jesteśmy przyzwyczajeni i które traktujemy jako narzędzia, jako bardzo pragmatycznie. Te mapy, które udało mi się znaleźć, są dziwne. One czasami są po prostu piękne, poprzez te linie, którymi znaczy się ląd, drogi, wzniesienia. Czasami są kuriozalne, nie wiemy dokładnie, co przedstawiają, ale pociąga nas to odwzorowanie przestrzeni. Chcielibyśmy się tam znaleźć. I bardzo mi zależało, żeby w każdym tłumaczeniu tej książki wydawca obiecał mi, żeby te mapy się znalazły, ponieważ one stanowią integralną część tej książki i jakby dopowiadają nieco do tekstu. Próbują wprowadzić taki klimat trochę, jakby to powiedzieć, nie do końca realistyczny, czy wybijają czytelnika z takiego prostego realizmu podróżowania. I od dzieciństwa, kiedy byłam, chyba jeszcze nie umiałam czytać, bardzo szybko się nauczyłam czytać mapy i właściwie miałam takie poczucie, że jeżeli rzeczywiście nie ma się paszportu i nie można wyruszyć za granicę, to można podróżować po prostu czytając mapy. Największą inspiracją jest chyba jednak dla mnie drugi człowiek i jego opowieści. I bardzo często mi się zdarza, że takie ważniejsze odkrycia, które potem wykorzystam w swoim pisaniu, biorą się właśnie ze słuchania innych ludzi. Ludzie opowiadają niesamowite mikrohistorie albo większe historie, które ja chwytam, zapamiętuję sobie, a potem pisząc przetwarzam. Ale inspiracją jest też na przykład prasa, artykuły, internet. To są też książki innych ludzi, albo sztuka w ogóle, albo muzyka. Inspiracją też bywa moje własne doświadczenie, moje przygody, które mam w świecie jako człowiek. Więc właściwie to jest też ciekawe jakby w moim zawodzie, ponieważ traktuję pisanie już jako mój zawód, że nigdy nie jestem poza pracą, że zawsze jestem w pracy. Ja teraz też pracuję, nie tylko dlatego, że rozmawiam z wami, ale też dlatego, że jakby zbieram wszystkie drobne informacje. I kiedyś Philip Dick, mój ukochany autor, którym się od młodości do teraz fascynuje. On powiedział, że pisarz to jest taka sroka. Podobno sroki znajdują różne śmieci na ulicy gdzieś tam i przynoszą do gniazda. Są to jakieś błyskotki, papierki po cukierkach, śmieci. Więc ja myślę, że ja też jestem taką sroką, że na tym właśnie polega inspirowanie, ściąganie wszystkich śmieci naokoło i robienie z tego czegoś nowego.